Tego na menu bezdotykowej Wam nie zabronią, czyli jak poprawnie osuszyć samochód na zewnątrz. Jedziemy. Najważniejsze, żeby auto było nawoskowane, żeby miało jakąś hydrofobowość. Na pierwszy rzut troszeczkę sobie nasączcie ten ręcznik i wtedy możecie sobie elegancko z każdej strony przejeżdżać. Jest to wszystko ładnie zrobione. Jeżeli chodzi o boki, składam ręcznik, jadę sobie w tą stronę. I koniec.